Wszystkie ciuchcie proszę do zajezdni. O, już pora! Dopiszę ci dzisiaj szczęście i wody. Szykujcie się! Viola wybiera ciuchcie, która przewiezie panią burmistrz przez most. Ciekawe, kto to będzie? Nie ja. Ja się nią zajmuję teraz. Do czasu ceremonii. Na razie! Komu przypadnie w udziale zaszczyt wożenia pani burmistrz podczas pierwszej wizyty w Stacyjkowie? Na świst pary! To się nazywa mieć szczęście! Po południu odbędzie się próba. Pani burmistrz, ja jestem Emilia. Miło mi cię poznać. Cieszę się z tej wycieczki. Ta ciuchcia odjeżdża z peronu. Łagodnie podjeżdżamy na peron. Jest! Pani burmistrz wsiada. Jest! Ja mówię... Koko, jak się do niej zwracać? Przykro mi, ale nie mam pojęcia. Iwo, a ty wiesz? Myślę. Niestety nie wiem. Pit, ty będziesz wiedział. Z przyjemnością cię nauczę, jak się do niej zwracacie, Beniu. Ustawiasz się na peronie i mówisz tak. Dzień dobry, szykowna pani. Nie. Szanowna, takie drobiazgi są bardzo ważne, Boziu. Jeszcze raz. Dzień dobry, szanowna pani. Miło cię poznać, mój ciuchciaku. Dobra robota, Bączku. Dzięki. A teraz chodźmy się umyć. Tak, musimy się pokazać od najlepszej strony. Tu na dole odbywa się przetwarzanie odpadów. A z kolei z tej strony... Super ciuchcia! Pani burmistrz, co za radość! Ja też się cieszę, że cię widzę. Mam nadzieję, że znajdzie tu pani... O nie, lawina błotna. Muszę lecieć. Do zobaczenia, pani burmistrz. Jeszcze. Gotowe. Nie można korzystać z myjni? Nie. Wlewamy mydło, wynalazek pani doktor. Ze specjalnym środkiem nabłyszczającym, po którym czystość utrzymuje się dłużej. Coś w sam raz dla nas, Bartusiu. Dobrze się pieni. Ale źle się spłukuje. Teraz jestem świeżutki jak... Szczypiorek? Nie o taki efekt mi chodzi. Tylko ostrożnie, Edziu. Od razu lepiej. Trzeba to będzie dopracować. Wszyscy się teraz ustawcie w rządku. Bruno, ty oczywiście staniesz z przodu. Dobrze? I jazda! I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. Dwa, trzy, cztery. Słyszeliście? Uwaga, ciuchcie! Wszyscy do tyłu! Prędzej! Na świst pary! Szybko, dalej! Jeden z filarów popękał. Naprawisz to? Tak, ale muszę wylać cement, który nie zastygnie do jutra. Do jutra? Na świst pary! A co będzie z paradą? A to nasz słoń Ebo. O, chciałabym mu zrobić zdjęcie. Ciuchcia staje. Nie ma innego sposobu? Będę się starał, obiecuję. A tymczasem niech Emilia zabawia panią burmistrz. Ja jej powiem, cała wstecz! Nie powinniśmy się spóźnić na uroczystość. Już wsiadam. Jest taki słodki, piękne stworzenie. Musisz coś zrobić. Och, co za widok. Dobra, spróbuję. No, już skończyłam. Teraz cała naprzód. Ta ciuchcia odjeżdża z peronu. Hugo, ruszamy po narzędzia i materiały. Robi się, Edziu. Można by zmienić trasę. Ale to wbrew tradycji. Co według ciebie powinniśmy zrobić? Przefrunąć nad wiaduktem? Jestem silny niesłychanie, zawsze gotów na wezwanie. Super ciuchcia zgłasza się na posterunku. Jeśli chcesz witać panią burmistrz, musisz się iść umyć. To prawda, już lecę do myjni. Wiesz co, Bruno? Super ciuchcia przeniesie panią burmistrz nad mostem. Ale to ja miałem się nią zająć. Tak mi przykro. Wiem, jak się na to cieszyłeś. A w tym miejscu raz odpadło mi koło. No i... Nic nie szkodzi. To najlepsze wyjście. Ale gdzie jest super ciuchcia? Poleciał do myjni. O rety! A czy ktoś go uprzedził, jak działa to nowe mydło? Edziu, nowy delikwent. Zastygnie na mur. Czyżbyś myślał o tym samym, co ja, Błażejku? Mydło z myjni! Twardo jak skała! O, jak skała, bracie! Moja kochana Emilko, widziałam już park safari, przetwórnię odpadów, farmę, miasteczko, miejską farmę, fabrykę lodów, a na koniec hutę. Na pewno chcesz mi coś jeszcze pokazywać? Przykro mi, pani burmistrz. Coś było nie tak z mostem. Tak? I wszyscy starali się go naprawić, żeby móc panią powitać zgodnie z tradycją. Och, jak miło z ich strony. Ale chyba się nie udało. Emilko, gdzie ty jesteś? Bo my czekamy na moście na panią burmistrz. Tak, już tam jedziemy! Zanim zaczniemy, chciałabym coś powiedzieć. O, szykowna pani! Było mi trudno podjąć tę decyzję, ale teraz, kiedy już zwiedziłam stacyjkowo, nawet dość dobrze je zwiedziłam, czuję, że naprawdę udało mi się poznać to urocze miasto. Wszyscy tak się starali, by mnie powitać. To zaszczyt być waszą burmistrzynią. O, brawo! Szanowna pani, chciałbym panią przewieźć na drugą stronę. Będzie mi miło. Na cześć, pani burmistrz! Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Naprawdę podoba mi się to miejsce. Drużyna Skylara. Czego dziś nauczy się? Każda ciuchcia wiedzieć chce. Każda ciuchcia wiedzieć chce. Czego dziś nauczy się? Czego dziś nauczy się? Ja ratunek! Rety! Widzieliście, ile tu sprzętu? A najlepsi ratownicy dostaną specjalne oznakowanie oraz miejsce u Skylara w nowej drużynie ratunkowej. Super! Chcę być w tej drużynie! Tak, ja też! Najpierw chcę usłyszeć wasz sygnał alarmowy. Raz, dwa... Ale proszę, trenujcie. Trzy. O, nutko! Ty dajesz jeden krótki, a ja daję jeden długi. Nie, ja daję długie sygnały. Ojej, chyba przydadzą im się korepetycje. Jeżeli chcesz, to ja się tym zajmę. Bardzo chętnie. Proszę za mną, raz, dwa. mi ich szkoda. Naprawdę mieli ochotę z nami trenować. Dobrze, żeby dało się was uratować. Ale to nie nas mają ratować. My chcemy być ratownikami. Te trzy rzeczy są najważniejsze. Bezpieczni, widoczni, słyszalni. Powtórzcie to, proszę. Bezpieczni, widoczni, słyszalni. Dobra, możemy wracać do Skylara? O, nie, 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 moje małe ciuchciaczki. My dopiero zaczęliśmy. A skąd mamy wiedzieć, który wagon zabrać? Dobrze, że zapytałeś. Każda sytuacja wymaga użycia innego sprzętu. Znaczy... Właśnie tego będziecie się uczyć na szkoleniu. Możemy udawać awarię, żeby to przetrenować? Albo ty udawaj, że się zepsułaś, a my będziemy cię szukać. Tak! To jak zabawa w chowanego. Zgódź się. No cóż, zawsze lubiłam chowanego. Super, hiper! Więc my liczymy do 100. Nie podglądać. Raz, dwa, trzy. Dobrze, zaczynamy szkolenie. Akcja ratunkowa. Każda ciuchcia wiedzieć chce. Każda ciuchcia wiedzieć chce. Czego dziś nauczy się? Czego dziś nauczy się? Każda ciuchcia wiedzieć chce. Każda ciuchcia wiedzieć chce. 28, 29, 20, 30, 20, 40. Uczek. No i przez ciebie się pogubiłem. Raz, dwa, trzy. Wyobraźmy sobie, że jest zepsuta ciuchcia. Co po pierwsze musicie zrobić? Sprawdzić, czego potrzebuję? Coś innego. Zamknąć tor? Dobra odpowiedź. A jak? Stawiając znaki? Sygnalizacja. Doskonale. Więc roboty. 99. I wreszcie 100. Zaczynamy. Cała naprzód. Zamknęli tor. Więc Olga pojechała w drugą stronę. Gdzie się podziały moje ciuchciaczki? Olga, gdzie jesteś? Olga! Wszystko gra? Słyszałem ją wyraźnie. Ukryła się w tunelu. Załóżmy, że moje przednie koło się zepsuło. Co zrobicie? O, ja wiem! Holowanie do zajezdni. Pomoc techniczna wkracze do akcji. Stój! Pamiętaj, że mam zepsute koło. Nie mogę go obciążać. O, przepraszam. Wiem, podniosę cię do góry. O, pomału. Gdzie ta Olga? Słyszysz, jak się z nas śmieje? Jest chyba gdzieś tam. Au! Co ona powiedziała? To nie była Olga, to byłem ja. Krzyknąłem au! A niech to Buczek! To było echo naszych głosów! Olgi tu w ogóle nie było! Wyżej! 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 A, uważajcie! Oj, za wysoko! Niżej! 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 Przepraszam. Ojej! Zabłądziliśmy, tak? Muszą nas usłyszeć. Użyjemy sygnału alarmowego. Ty dajesz krótki, a ja długi. Gotowa? Tak! Działa, działa! Nutko, Buczku, gdzie wy jesteście? O, już jadę! Tylko proszę, zachowajcie spokój. Tym razem to była Olga. Kazała nie stać z boku. W tej chwili zjeżdżamy! A jeżeli nie mogę się ruszyć, choć nie mam uszkodzeń, co mi dolega? Nie masz paliwa? Albo się przegrzałeś. Bardzo dobrze. Powiedzmy, że brakuje mi wody. Ja mam zbiornik z wodą! Na ratunek! Wilson! Oj, nie chciałem. Przepraszam. Ledwo zipię. Buczku! Jest za nami, a nie przed nami. Jedziemy! Chyba ich przegapiłam. A niech to. Wiek daje się we znaki. Dobra robota. Dzięki. Olka! O, całe szczęście. O, moje małe ciuchciaki. O, tak się o was martwiłam. Dobrze się czujesz? To nic takiego. Chodźcie. Dalej, proszę za mną. Na pewno dobrze się czujesz? Tak. Mam się świetnie, tylko jestem zmęczona. O nie, skończyła ci się para. No, dość na dzisiaj. Czas jechać do domu. Ale kto wejdzie do drużyny? Dowiecie się, gdy dojedziemy. I jak my teraz zostaniemy ratownikami? Ktoś musi pomóc Oldze. My możemy ją pchać. Jasne. Nie martw się, Olga. Masz tu ratowników. Ktoś ma kłopoty. Uwaga, drużyno, wkraczamy do akcji. Wstać! Jesteście cali? Olga się zepsuła. Więc to nie ona ratuje was? Nie, skarbie. Skończyła mi się para. Czy to znaczy? Tak, jesteście w drużynie. Gratulacje dla ratowników! Dziękuję wam, Ludko i Buczku. Gdy na akcję przyjdzie czas. Gdy na akcję przyjdzie czas. Ludka z Buczkiem są w saurach. Zosia i Klub Gwiazd. Lauro, przywiozłam ci nowy rozpylacz. W samą porę. Jesteś moją gwiazdą. Zdaje się, że komputer też tak uważa. I chce mnie pomalować. Ojej. Teraz każdy będzie wiedział, że jesteś gwiazdą. Drzwi się otwierają. Cześć, Emilko. Ojej, a to do czego? To znaczy, że jestem gwiazdą. O, ja też chcę takie mieć. Więc musisz zrobić coś naprawdę niezwykłego. Na przykład. Powiem ci, ilu dokładnie mam pasażerów. No niech będzie, tylko nie podglądaj. 4 osoby, 1 pies i 3 pchły. Moje gratulacje! Od dziś należysz do Klubu Gwiazd. Świetnie! Ale fajnie! Klub Gwiazd Zosi to będzie najlepszy klub w calutkim Stacyjkowie! Tak! Wszyscy będą chcieli do niego należeć. Na świst pary. Będę tu siedział do późnej nocy. Jeszcze tylko parę. Cześć, Zosiu. Słyszałem o twoim klubie gwiazd i chcę do niego należeć. Najpierw musisz zrobić coś niezwykłego. Och, Ej, Laura, rzucisz mi swoją piłkę? Tak, świetnie. Tada! Niestety, nie pasujesz do mojego klubu, kolego. Och, do licha. Głowa do góry. Ja uważam, że jesteś jak to słonko. Serio? I wiem, jak ci poprawić samopoczucie. Chodź za mną. Mój. Dla mnie. Mam cię. Jak zwykle nic nie zostawiasz dla mnie. Właśnie, że tak. Właśnie, że nie. Cześć, Nutko i Buczku. Chcecie być w moim klubie? Co to za klub? To zgrana paczka ciuchciaków, które lubią te same rzeczy i dobrze się razem bawią. Super! Hiper! A co trzeba zrobić? Oj, łaskocze! Zbieram śmieci dziś od rana. Fajnie zbierać śmieci też. To zabawa niesłychana i dlatego zbieram je. Dobra, zbierać liście to zabawa, coś tam, łatwa sprawa, no i tak dalej. Nutko, serdeczne gratulacje! Przyjmuję cię do mojego klubu! Hurra! Buczku, naprawdę mi przykro, ale nie jesteś jeszcze gotowy. Słoneczko, nie mogę być w twoim klubie, ale to nie szkodzi, bo założyłem własny, słoneczny klub Wilsona. O, no nie! O, uważaj, Brunek, tylko spokojnie. Fajnie być w gwiezdnym klubie Zosi. Coż ty? Słoneczny klub Wilsona i każdy może być członkiem. A co trzeba zrobić? Bądź wesoły jak słonko. Tak, bardzo dobrze. Jesteś w klubie. Super hiper! Ten klub jest świetny! Cześć, Koko. Chcesz być w słonecznym klubie mojego imienia? Tak, dlaczego nie? Perfekto! Jedź za mną do malowania. Hej, Zosiu! Zobacz, co mam! Zosiu. Nie! Niech no ja cię dopadnę, Wilson! Hugo! Tak? Hugo! Jak się masz? Jestem dziś rozrywany. Chcesz być w słonecznym klubie? Nie chcę. No pewnie, że nie chcę. On woli być w klubie gwiazd. Kluby mnie nie interesują. Same z tego kłopoty i ciuchcie kłócą się ze sobą. Czy któreś ciuchcia mogłaby pomóc Brunowi w sprzątaniu kamieni na górskim odcinku torów? Bruno! Wciągnę go do mojego klubu. Już do niego jadę. Ja też, Jolu! Nie dogonisz mnie! Cześć, Bruno! Bruno, podjedź do mnie bliżej! Fajne mam słoneczka? Super! Witaj w moim klubie! Dzięki, prezesie. To nie w porządku! Podszedłeś go! Sama widzisz, Zosiu. Mamy już 4 słoneczka i och, tylko 3 gwiazdki. Bywaj! Zaraz tu skończę. Wiem! Gwiazdki nie rozmawiają ze słoneczkami. Ale my... Koniec, kropka! I proszę, bez dyskusji! Gwiazdki i słoneczka nie rozmawiają ze sobą. Gwiazdki nie pracują ze słoneczkami. I w ogóle gwiazdki nie robią nic razem ze słoneczkami. Nie podobają mi się te zasady. Właśnie. Nie wiem, czy chcę należeć do takiego klubu. Załatwiłam specjalny pokaz nowego filmu z super ciuchcią. Tylko dla członków klubu gwiazd. I nic nie mówisz? Te zasady nie są aż takie złe. Zosiu, Laura wzywa cię do warsztatów. Dobrze, Wiolu. Koniec spotkania. I przestrzegajcie reguł! Pa! Możesz to zawieźć do kamieniołomu? Jasne, już tam jadę! Wilson? A kto pomaga Brunowi? Ja, Wiolu. Wróciłem tylko, żeby zawołać... Nutkę! Tak, ja też mu pomogę. Ale co z regułami Zosi? Gwiazdki i słoneczka nie rozmawiają. Nikt jej nie powie. Jedziemy po dźwig. Ruszajmy w drogę! A! Ruszajmy w drogę! Dzięki, że przyjechaliście. To ciężka robota nawet dla takiej silnej ciuchci jak ja. Nie ma sprawy. Nutko, nie powinnaś tu być! Ała! Wilson, ratuj! Zostaw mnie w spokoju! Ona jest gwiazdką! O nie! Co wy robicie? Puszczaj! Dość! Och nie! Nutko! Cześć, Emilko! Słoneczka i gwiazdki nie mogą ze sobą rozmawiać. Jesteśmy przyjaciółmi, to jak to tak? Właśnie. Nutko? Nutko? Tutaj jestem. Jesteś cała? Tak, cała i zdrowa. Och, Nutko, tak mi przykro. To wszystko dlatego, że chciałam cię oderwać od Buczka. Te twoje reguły o gwiazdkach i słoneczkach są do niczego. Masz rację. Koniec z regułami. Hurra! Teraz oba tory są zablokowane. Zaraz! Jest nowa reguła. No nie! Gwiazdki i słoneczka pracują razem! Chodź! To działa! Tak! Dobrze! Chodź dalej! Na lewo! Jeszcze troszkę! Trochę w prawo! Teraz wszyscy razem! 3, 2, 1 i chodź! Pozbyliśmy się głazu! Tak! Niech żyje współpraca! Jest tylko jeden klub, do którego chcę należeć. To klub przyjaciół! Wyrazy uznania. Wilson i Bruno, moje gratulacje! Zdobyliście odznaki za bezpieczeństwo na torach. Wspaniale, ciuchciaki! Świetnie! Dzięki! Wcale nie było łatwo. Fajnie było zdobywać odznaki. Teraz już ci ich nie dają? A nie, odznaki są dla uczniów. Coś ty? Pracujące ciuchcie nie dostają odznak. Och, to szkoda. Tak, miło czasem dostać takie klepnięcie po karoserii. Uważamy, że jesteś super hiper. Masz fajowy sygnał. Gratulacje dla Mirli. Zdobyłaś właśnie... Znakę za najlepszy sygnał. Dzięki. Wy to macie pomysły. Za co jeszcze mogłabym dostać odznakę? To może być fajna zabawa. Tak, spróbujemy? Z drogi mała nadjeżdża Super Ekspres. Ej, nie jesteś taki szybki, jak ci się wydaje. Zaraz się przekonasz. Raz, dwa i trzy. Hektorku, śpiesz się powoli. Ja tylko podziwiam widoki. Ścigamy się do zajezdni? Niech będzie, ale lepiej dam ci fory. Należą ci się. Nikt nie dogoni Koko! Jednocześnie. Dobra robota. Bardzo wyrównany wyścig. Koko i Hektor zdobyli odznaki dla najszybszej ciuchci. Hurra! Istnieje odznaka dla najszybszej ciuchci, ale żaden uczeń jej nie zdobył. Nawet Hektor. Ty też nie? Nie jestem kolejką pośpieszną jak Koko. Powinnaś spróbować. Tak, musisz zapytać Wiolę. O, może będę pierwsza? Ja w ogóle nie chciałem tej odznaki. Moja prędkość zawsze była legendarna. Uwaga, uwaga! Mam dobre wieści. Koko spróbuje dziś zdobyć odznakę dla najszybszej ciuchci. Brawo dla Koko! Życzymy jej powodzenia. Dziękuję wam. Będę się starać. Hurra! Gnaj, Koko, gnaj, Koko, gnaj, Koko, gnaj, Koko! Hej, możecie startować pod odznakę za doping. Tak, zagrzejemy Koko do walki. Ja krzyczę głośniej. Właśnie, że ja. A właśnie, że ja! No... Ruszam po moją odznakę za planowe odbieranie pasażerów. Do zobaczenia! Hej, jazda szybka i równa wymaga czasu i doświadczenia, Koko. Spokojnie. O tak, 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 właśnie. Uwaga, uwaga! Gdybyście mieli odznaczyć te ciuchcie, to byłaby to A... Odznaka dla najdowcipniejszej ciuchci. B. Odznaka dla najśmieszniejszej ciuchci. C. Odznaka dla najweselszej ciuchci. Czy D? Emilko, masz obowiązki. Ruszaj się szybciej. Tak, Wiolu, już się zbieram. O, teraz się już nie dowiem, którą odznakę by mi dali. Hej, hej, o, hej, hej, co to jest? Wskaźniki prędkości będą mierzyły prędkość Koko. Super, hiper! A teraz ta ciuchcia postara się o odznakę za ekspresowe rozwożenie pasażerów w jak najszybszym tempie. To było z prędkością światła. Dzięki za skorzystanie z usług ekspresu Emilia. Wysiadamy, wsiadamy i dalej w drogę. Emilko, pomóż przy organizacji próby dla Koko. Tak jest. Właściwie to jestem zajęta swoimi próbami. Zabierzesz gości z ratusza i zostawisz ich przy kładce. Dobra, gdy tylko skończę tę rundkę. Pada nowy światowy rekord. Gratulacje dla Emilii. Zdobyłaś swoją kolejną zmyśloną odznakę. Hej, Emilko, chyba miałaś zabrać kibiców na trasę. O, tak. Właśnie tam jadę. Kiki, spójrz, będą cię filmować. Całe stacyjkowo cię zobaczy. O, nie wiedziałam o tym. Będziemy ci kibicować. Wiola się postarała, żeby kibice byli na całej trasie. Będą na mnie patrzeć? A jeśli się nie uda? Tylko się najem wstydu. Zostawić kibiców koło... wiaduktu. Tak, zgadza się. By zdobyć odznakę, masz przejechać trasę w 30 minut. Zrozumiałam. Do biegu. Gotowa. Start! Hurra! Gnaj, Koko! Jest biała. I zielona. Nikt nie gna. Tak jak ona. Koko ruszyła z wielkim impetem. Dobrze, dobrze, dobrze. Już za chwilę tutaj będzie. Dalej, Koko! Kuku, równe tempo, bo ci zabraknie tchu. Świetnie, Koko. Pamiętaj, szybko i z klasą. Rekordowy czas i prędkość. Ciuchciastycznie. Jeśli utrzyma to tempo, to zdobędzie odznakę. Co tu robicie? To nie jest trasa Koko. To jest jej trasa. O rety. To znaczy, że zostawiłam kibiców nie tam, gdzie trzeba. Dalej, ciuchciaki! Niech Koko wie, że trzymamy za nią kciuki. Doskonale, Koko! Trzymaj tempo, Kiki! Świetnie! Bardzo dobrze ci idzie! Gnaj, Koko! Gnaj, Koko! Dalej, dalej! Następny pomiar prędkości pod kładką na stacji. Gdzie nikt na nią nie będzie czekał z mojej winy. Ach, byłam taka zajęta wymyślaniem swoich odznak, że zapomniałam o Koko. Muszę jej pomóc. Koko, już jadę! Już niewiele brakuje! Koko jest zmęczona. Jej prędkość maleje. Zostało jeszcze tylko 5 minut. Dalej, Koko! Dasz radę! Och, nigdy w życiu jej nie dogonię. Jestem zmęczona. Tylko troszeczkę... potrzebne. Jedź, Koko! Gnaj dalej! Na co czekacie? Musimy lecieć na linię mety! No już! Szybciej, Emilka! Tak! Nadjeżdża ekspres Emilia! Dalej, Koko! Niewiele brakuje! Chyba już nie mam sił. Dasz radę! Jest biała i zielona! Nikt nigdy nie gnał tak jak ona! Jesteś jedynym pewniakiem do tej odznaki! Gnaj, Koko! Gnaj, Koko! Gnaj! Zostały 2 minuty! Czas się kończy! Czy Koko się uda? Jasne, że się uda! Koko, moje gratulacje! Jesteś pierwszą uczennicą, która zdobywa odznakę za szybkość. Dobra robota, Koko. Wspaniale! Ciuchciastycznie. To wprost niesamowite. Zrobiłam to, udało mi się. Brawo, Koko. Nie ma ciuchci tak szybkiej jak ty. To także twoja zasługa. Podzielimy się odznaką. O, nie wygłupiaj się. Ja już nie potrzebuję odznak. Emilia właśnie zdobyła odznakę dla dobrej przyjaciółki. I to wcale nie na niby. O, dziękuję wam. Taki wyraz uznania to najlepsze klepnięcie w karoserię. Jest biała i zielona. Nikt nie gna tak jak ona.